W mieście kresowym, do którego nie wrócę, jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Pioruny biją w ten kamień skrzydlaty. Zamykam oczy, aby go odpomnieć. W moim mieście dalekim, do którego nie wrócę, jest ciężka i pożywna woda. Kto tobie kubek z tą wodą raz poda, podaje wiarę, że zawsze powrócisz. W moim mieście, którego nie ma na żadnej mapie świata, jest taki chleb, co żywić może. Całe życie czarny jak wiara, że znowu ujrzycie kamień, chleb, wodę. Drbanie wiesz o świcie. Panie, panowie, droga młodzieży, szanowni państwo, daj Boże zdrowi! Witam was niezwykle serdecznie i gorąco na pierwszym spotkaniu pierwszej edycji Dnia Pamięci Kresowian na Jasnej Górze pod auspicjami Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ja nazywam się Wojciech Habela i będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejszą naszą uroczystość. Proszę o zabranie głosu prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pana Adama Kiwackiego. Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem przeszczęśliwy, że możemy się tutaj spotkać z takiej okazji, jaką przeżywamy wszyscy dookoła od wielu, wielu miesięcy. Myślę o tym dramacie, który się rozstrzyga na wschodzie, ale jednocześnie myślę o tym, co się kiedyś tam wydarzyło i o czym też powinniśmy pamiętać. I w zasadzie temu zagadnieniu powinno być poświęcone to spotkanie. Ale na początek przeczytam wam fragment tekstu, który ukazał się 160 lat temu. Komitet Centralny jako Rząd Narodowy w 1863 roku. Praktycznie rząd polski, który prowadził powstanie styczniowe, zwracał się do, dzisiaj by się powiedziało, do Rosjan, do szeregowych Rosjan, tych uciemiężonych, ale oni wtedy nazywali narodem moskiewskim. Będzie to staropolszczyzna, chcę, żeby to było wiernie odczytane. A teraz odzywam się do ciebie, narodzie moskiewski. Tradycyjnym hasłem naszym jest wolność i braterstwo ludów. Dlatego też przebaczamy ci nawet mord naszej ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadeli. Przebaczamy ci, bo i ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony. Trupy dzieci twoich kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy twoi maszczą na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętszych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze po tobie, biada ci. Proszę państwa, to jest odezwa do ludu moskiewskiego, jak napisali nasi pradziadowie 160 lat temu. Moim zdaniem w 100% można się pod tym podpisać i napisać bracia Rosjanie, szeregowi bracia Rosjanie. To nie jest adresowane do tych, co się chowają za murami Kremla. Ale proszę państwa, ta uroczystość odbyła się w Częstochowie po raz kolejny. Z uwagi na zmiany organizacyjne w naszym stowarzyszeniu zdecydowaliśmy się w Zarządzie Głównym, że traktujemy to jako spotkanie ogólnopolskie, jako pielgrzymka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizowana przez Zarząd Główny. Przesłanie główne w poprzednich latach było takie, że oddajemy cześć pomordowanym w ofiarach ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Wybraliśmy taką datę, bo praktycznie te mordy trwały od 1943 roku przez dwa lata, z takim jakimś mniejszym nasileniem, nawet dłużej.
Z uwagi na sytuację, jaka się dzieje na wschodzie, nie chcemy eksponować tego tematu, ale chcę wam popatrzeć głęboko w oczy, jako wasz, przepraszam za wyrażenie, szef, przywódca, jako pełniący te obowiązki. Nie mogę udawać, że tego tematu nie ma. My musimy dopominać się o swoje. Nie rozmawia się na pogrzebach o długach, ja to doskonale wiem i to rozumiem. Ktoś się zwrócił do mnie z kolegów z takim apelem, ale są tacy, którzy przychodzą tylko na pogrzeby, którzy nie kontaktują się inaczej, listów nie odbierają, więc im trzeba coś jednak nawet na pogrzebie powiedzieć. Więc chcę powiedzieć tylko jedno zdanie. My, Kresowianie, nigdy nie zapomnimy tego, co się działo tam na Kresach. I wręcz przeciwnie, będziemy się domagać od władz naszych, żeby ten temat stawiać jako arcyważny. Dzisiaj na ten temat tyle, ale uważam, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli się o to upomnieć. A chcemy tylko jednego, chcemy pochować tych naszych ojców i za nich się mieć gdzie pomodlić, żeby gdzieś tam był jakiś nasz krzyż. Nic więcej, to jest naprawdę maksimum, czego potrzebujemy. Ale to musi to wybrzmieć. To tyle z mojej strony. Przepraszam za taki historyczny wywód, ale to było moim zdaniem niezbędne. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie jestem w stanie wymienić Was nazwiska tytułami, ale wszyscy czujcie się tutaj przywitani. Niektóre osoby wymienię, będą miały tutaj pewne obowiązki, powinności takie służbowe. Wszystkim witam koleżanki i kolegów z poprzedniego zarządu głównego naszego stowarzyszenia, którzy dzisiaj w sposób taki formalny otrzymają od nas podziękowanie, to w drugiej części tej uroczystości. Bardzo się cieszę, że dotarliście tutaj do nas. Witam gospodarza miejsca, gdzie się w tej chwili znajdujemy, naszego wielkiego przyjaciela, Paulina ojca Jana Poteralskiego. Ślicznie dziękuję. Witam pana prezydenta miasta Częstochowy, zastępcę prezydenta do spraw edukacji między innymi, ale nie tylko. Pan prezydent Ryszard Stefaniak, doktor Ryszard Stefaniak, jest kresowianinem, chociaż nie urodził się na Kresach. Kilkadziesiąt książek historycznych, w tym wiele o Kresach. I teraz w trakcie tych kilku dziesięciodniowych walk na Ukrainie, kilka razy był na Ukrainie nie po to, żeby zwiedzać tam krajobrazy, tylko wozić dary, zanosić jakieś ciepłe słowo, zapalić znicz na Łyczakowie. Witam pana naczelnika Wydziału Edukacji Ryszarda Piotrowskiego, który się zawieruszył tu na Jasnej Górze, za chwilę tu będzie, będzie miał głos tutaj. Jest to człowiek, dzięki któremu w Częstochowie, pomimo stosunkowo niewielkiej liczby kresowian, sprawa Kresów jest naprawdę postawiona na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Szkoły żyją praktycznie tymi Kresami. Ja jestem spokojny, że jak już tutaj kto inny będzie stał na moim miejscu, a to się za 30 parę lat musi wydarzyć, to będzie o Kresach też jeszcze mógł mówić. Witam przybyłych z Bytomia naszych przyjaciół, panią Danusię Skalską z mężem i z kolegą z redakcji. Coś takiego muszę powiedzieć na temat tego środowiska bytomskiego. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, co niedzielę o 8 rano budzić ludzi i bałakać przez godzinę, a tych bałakań to już jest prawie 1000. Danusiu, bardzo ci za to dziękuję. My to doceniamy. Jeżeli ktoś... Koledzy z Głupczyc, to jest takie bardzo ciekawe miasto, niedawno udało mi się nawiązać z nimi kontakt. Wiem, że jest tutaj pan burmistrz, pan prezydent, pan burmistrz i przewodniczący rady. Witam pan, tam kolegów. Ciekawe dlatego, że w tym terenie, w tym wypadku, obok Głupczyc jest granica polsko-czeska. Za granicą mieszkają Czesi. Ci Czesi przed wojną, ich przodkowie mieszkali na Wołyniu i ci Głupczycanie też mieszkali na Wołyniu. Ich tam spacyfikowali, ci co przeżyli są teraz znowu sąsiadami, tylko w innej, w innym miejscu. Witam moich rodaków z Gaworzy, z tej stowarzyszenia się urodziłam. Ich jeszcze nie ma na sali, dojeżdżają, ale ponieważ sytuacja jest podobna do tych Głupczyc, już machają, czyli już dojeżdżają. Gaworzyce to jest miejscowość koło Głogowa, ja się tam urodziłem bardzo dawno temu. Natomiast przed wojną moi rodzice mieszkali koło Drohobycza, miejscowość nazywała się Zady i ona została właśnie dzisiaj, w tym dniu, tylko 78 lat temu, totalnie spacyfikowana przez banderowców, 65 osób tam zginęło. I jednocześnie miejscowość Pyszówka koło Jaworowa, gdzie też 60 osób banderowcy zlikwidowali. Ale co jest ważne, ci ludzie z różnych miejscowości zamieszkali we wsi Gaworzyce, i oni tutaj dzisiaj przyjadą, żeby się pomodlić za takich swoich przodków, jednocześnie, żeby życzyć nam sukcesu, bo są bardzo blisko z naszą organizacją. Witam panią Ludmiłę Czajanową, to jest przedstawicielka czeskich Wołynia z Krnowa w Głupczycach. Ja pani nie poznam, chociaż przed chwilą się widzieliśmy, ale nisko się kłaniam.
Państwa, jest tutaj bardzo wiele innych znakomitych gości. Bardzo przepraszam, że nie wymienię Was nazwiska. Oglądajcie się, widzicie same kresowe, piękne, uśmiechnięte, patriotyczne. Pani Danuta Śliwińska. Jolanta Kołodziejska, wiem, że jej nie ma, Jola jest na leczeniu, nie ma jej po prostu. Pan Janusz Furmaniuk, nie ma. Pan Krzysztof Kobociński. Pani Janina Puntorak. Pani Danuta Szydłowska. Pan Zygmunt Muszyński. Pan Zdzisław Piwko. Pani Danuta Dąbrowska. Pani Halina Prygiel. I pani Grażyna Majurny. No tak to jest, nie wszyscy dają pani. Poproszę na scenę moich zastępców zarządu głównego, pana wiceprezesa Marka Gromaszka i pana mojego serdecznego kolega Afińca. Panowie, wręczamy. Można spocząć, wręczamy wyróżnienia. Dwa słowa powiem na temat tych osób wyróżnionych, szczególnie dwóch osób, które były w zarządzie głównym praktycznie od kilkudziesięciu lat. Pani Danuta Śliwińska mieszka w Bydgoszczy. Wyzwania do mnie częściej niż często, a ja do niej jeszcze częściej. I jest to bardzo konkretna, bardzo fajna rozmowa, bo Danusia ma zawsze coś ciekawego. Laureatki konkursu piosenki kresowej i konkursu literackiego ze szkoły numer 53. Gorące brawa. Usłyszymy w wykonaniu Julii Szczypior wspomnienia ze Lwowa i podaj rękę Ukrainie. Proszę bardzo. Wciąż są. Statusiem Volvo wie te wspomnienia.
proszą nas o miłość. Dziękuję. Szkoła podstawowa numer 53 z Częstochowy. Gorące brawa. Od lat, jakże długich i trudnych, wciąż ta sama na sercu troska, że tam gdzieś zostały trzy ziemie: wileńska, wołyńska i lwowska. Jak w nowych księgach pielgrzymstwa Genezis naszego tułactwa, trzy ziemie, trzy ofiary największego na świecie łajdactwa. Wymazali, skreślili z mapy, oddzielili z drutów zasiekiem. Nie mieli kruszyny litości nad ziemią i nad człowiekiem. Człowieka wygnali z ziemi, człowiekowi wydarli. Zostali w ziemi ci tylko, którzy kiedyś wolnymi tu zmarli. Kara ludzka ich nie dosięgła. Nie ulękli się przeto i boskiej. I plądrują, i chodzą po ziemi wileńskiej, wołyńskiej i lwowskiej. Wykarczować by chcieli korzenie. Przeorali by ziemię do spodu, żeby nic tu nie mogło przypomnieć jej przeszłości i tego narodu, który w ziemię tę wrósł od prawieków. Żeby nikt nie odnalazł tu raz na zawsze zatartych śladów. Przesiedlili, przegnali, wywieźli. Oddzielili duszę od ciała. Zapomnieli tylko o jednym. Przeoczyli, że ziemia została. Ziemia, której ni wygnać, ni wywieźć. Z której nadal z nadejściem wiosny zielonością w niebo strzelają klony, buki, topole i sosny. I już gaj się rozszumiał, rozśpiewał wileńską brzozą. Łatwo było wywieźć człowieka, ale brzóz wszystkich brzóz nie wywiozą. A tu las się po lwowsku rozśpiewał, po człowieku została scheda. Łatwo było wysiedlić człowieka, ale lasu wysiedlić się nie da. A tam habry wśród łąk modrookie ubarwiły tę ziemię żałosną. Łatwo było wyplenić człowieka, ale habry na nowo wyrosną. Ani słońca nikt zmienić nie zdoła, ani wiatru nikt nie wyrzuci, bo i słońce na nowo zaświeci, bo i wiatr tu na nowo powróci. Miasto da się przemienić, przestawić, można z każdą rozprawić się wioską, ale ziemia, wciąż ziemia zostanie, ta wileńska, wołyńska i lwowska. I zostaną w tej ziemi mogiły, i te prochy zostaną, i kości, jako symbol dawnego dziedzictwa, jako prawo odwiecznej własności. I gdy człowiek po latach tułaczki wróci tu z własnym synem lub wnukiem i znużony wędrówką usiądzie pod modrzewiem, topolą czy bukiem na tej ziemi żyjącej i żywej, wtedy nagle usłyszy z daleka, jak mu wiatr po wileńsku zaśpiewa, jak po lwowsku zaszumi mu rzeka, jak mu las po wołyńsku zagada o przeszłości tej ziemi upartej, która burze najgorsze przetrwała, o tej Polsce na części rozdartej, z mapy świata zmazanej, a jednak znowu całej. I wtedy zrozumie, że to ziemia go wita najmilsza, i usłyszy w gałęzi po szumie, jak raduje się jego powrotem, czekająca na niego ojcowska jego ziemia, za którą tak tęsknił, ta wileńska,
wołyńska i lwowska. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do pierwszej części koncertu, który uświetni nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Dnia Pamięci Kresowian. Na wstępie wystąpi dziecięco-młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny Promyki Krakowa, który powstał w 1986 roku w Krakowie z inicjatywy Romy Doniec-Krzemień, która jest jednocześnie kierownikiem artystycznym zespołu, aranżerem, pedagogiem i opiekunem. Jest uhonorowana za swą działalność medalem Honoris Gratia w roku 2007 i tytułem Krakowianki Roku w 2008 roku. Zespół w tej części koncertu wykona dwa utwory. Będą to Rota i Każdy jeden dziś kolega. Właściwie powinienem powiedzieć Każdy jeden dziś kolega. Przed Państwem Promyki Krakowa pod kierunkiem Romy Doniec-Krzemień. Do Roty! Yeah.
Proszę państwa, wpadł mi pomysł do głowy. Czy byś razem ze mną nie poszedł se na przechadzkę? Lwowsku, więc przyjemną. A pomyślisz o naszym mieście najmilejszym i każde jedno słowo zamienia się w wierszyk, bo widzę rynek, wały, zamek, Łyczakowską. Zawsze mi się to wszystko rymowało z Polską. Hop w jedynkę wsiadamy, jazda na Łyczaków przez Posza, przez Sapiechy, na czym? Na Zderzaku. Słowackiego, Sykstuska, Wały, Kilińskiego, Plac Kapitulny, Rynek, Ruska, Czarnieckiego, a prawda i Blacharska, zanim będzie Ruska. A na końcu Łyczaków, wietrzyk drzewa muska, wietrzyk od Kaiserwaldu, od Piaskowy Skały. Gdzie się te wietrzyki, kochani, podziały? E tam, w dwójkę wsiadamy! Do balona mego, którym kiedyś jeździłem z placu Halickiego do Budy. Ósmy Budy przy Żelaznej Wodzi. Ja do ósmy chodziłem. Ktoś z was może chodził? Dwójka z dworca Krudecką szła. Kazimierzowską, Gołuchowskich, Legionów. Placem z Matką Boską, czyli placem Mariackim, gdzie nasz wielki Adam, co spogląda ku górze i ręce rozkłada, jakby już nie za bardzo czuł się Mickiewiczem, lecz Puszkinem, Szewczenką, czy po prostu niczem. Tam pamiętasz dom Starka, w górze trójkąt w kole. A Mokrzycki sprzedawał koszulę na dole, jeleń szycht, czyli mydło, Róg Akademickiej, hotel Żorż, a dalej właśnie, dalej plac Halicki i zaraz zdejmno czapkę synu. Najpiękniejszy na świecie kościół Bernardynów. Jan z Dukli kornie ręce ku niebiosom wznosi, jakby zmiłowania nad tym pięknem prosił, ale mu zmiłowania niebo nie użycza. Jazda więc Piłsudskiego na Zyblikiewicza, ach ten bruk okropieński. A przy świętej Zofii, jak mogłem, kupowałem Słomki, a Butofi, bowiem dalej ulica, no tak, Dwernickiego i Buda imienia Kazimierza Wielkiego, rany boskie, bo pęknę, nie wytrzymam. Wiecie co, kochani? Chodźmy lepiej do jakiegoś kina, do Palas lub Casino. Wiesz gdzie? Na Legionów. Nie, to chyba za drogo. Pójdziemy do Ton lub Uciechy w Pasażu. W jakim? Mikolasza. W cieniu krzyża gdzie? Gdzie idzie? W Paksie? A, no to dobra nasza. Patrz. To Mix w Koloseum, Gungadini w Chimerze, Rosmarie w Atlantico, trzeba iść po premierze, Pensjonarka w Apollo, Robin Hood w Grażynie, Szarża Lekkiej Brygady w kolejowym kinie, chyba Roxy. Widziałeś Romeo i Julię? Byliśmy w Koperniku razem z księdzem Tulię. Ben Hur w Panie, a w Muzie? W Muzie będzie lepiej. Ale masz forsy? Forsy? A skąd ja ci wytrzepię? Jeszcze Miraż, Apollo, Marysieńka, Mewa, Rialto, Świt, Europa, Stylowy, Cholewa, Raj, Gloria, Rany Boskie, ile tego było. Na Cooperów, Fairbanksów, Flinów się chodziło, na Dietrich i na Garbo, na Szczepcia i Toncia, Smosarską, Brodniewicza i na Radce Strącia, i na Hojker, na Winkel, na Hinter, na Hele. Kochani, czyśmy przypadkiem się nie zestarzeli? W pokoiku u żony zegar bije czwartą. Przypadkiem, miły, nie najlepszy żart to. Bardzo kiepski to pomysł, że się człowiek starzeje. No w to, że umrzesz, wierzyłem, lecz że z ramo leje. Furda, furda! Te czasy minęli, kiedy na Cytadeli kwitnęli, panie prezesie, Moreni, a o perłach pamiętasz? No, że byli perły, ali namsi sterły. Samiśmy wymyślali takie dyrdy małki. W
figle, migle, fikołki, koszałki, opałki. Bo ten geniusz, co kiedyś w transie po pijaku wyczarował kliparów, Kaiserwald, Łyczaków. Ten poeta, co piękne moczadziały wymyślił skniłów, żelazną wodę, snopków, krakidały, lewandówkę, zniesienie, krzewczyce, zofiówkę, targi wschodnie i wały hetmańskie, sygeniówkę. Ten szaleniec, co w Stryjskim, w najpiękniejszym z parków, rzucił cuda niewidy i zdziałał kul parków, i widok, taki widok z wysokiego zamku, że go widzę i widzę, widzę bez ustanku. Więc ten świrk spsikowany, co w chwili natchnienia stworzył miasto, jakiego nie było i nie ma, takież w to miasto upchnął szmer glowate plemię, że jak ktoś nos na kwintę, znaczy cudzoziemiec, a jak rozpacz, to obcy. A jak rezygnacja, to już Zimmermann Licher, całkiem obca nacja. Tak w ludziach wdzięk miasta zawarł i całą urodę. Starzeć mogą się ciała, serca zawsze młode. Więc choć zegar już szóstą wybija, z tego mojego miasta wyjść nie mogę nijak. Ciągnę was przez ten rynek. Mój rynek kochany, koło studni Neptuna, Amfitrydy, Diany, Adonisa. I znowu te lwy pod ratuszem. Trzeba spać. A ja muszę, ja muszę, ja muszę. Nie da się tego wyrwać. Boże mój jedyny, to znów na wysoki zamek, znów pod Bernardyny, znów pod Kilińskiego, znów pod panoramę. Jeszcze trochę, kochani, wsiąkniemy na amen. Jak tak dalej pójdzie, to zmieni się z plinci na swojskiego kręcioła świra ślepej minci, na wariactwo, na chyzia i na opętanie jednego, jedynego miasta ukochaniem. A w tym mieście wiadomo, taki zwyczaj mają, że już o 10:00 bramy zamykają, a w Warszawie, Krakowie piecze pod powieką. Już zgrzytają tramwaje i rozwożą mleko, ale nikt tu nie hula, nie pipczy, nie knaja, nie szpila twoje, moje, kiczki, cymbergaja. Nikt tajoi nie bałaka, nikt nie pyta, ta czemu? Może to wszystko lepiej, lecz nie po naszemu, gdzie Lindner, kozioł, atlas nie ma tyliczkowy. Co stracili? Miły, ten tylko si dowi. To było tak, usiedliśmy sobie kiedyś z Wojtkiem do stolika. No ja później usnąłem, budzę się, tam już nic nie było na tym stole, a Wojtek dalej mówił. Jego trzeba nieraz troszeczkę tak posłuchać głębiej. Pan Wojciech Habela, aktor z Krakowa. Nie trzeba jeździć do Lwowa, po prostu wystarczy go posłuchać, wszystko wiemy. Jeszcze takie informacje techniczne. Tutaj z tyłu za nami jest sztandar. To jest to zabytek z naszego muzeum w Częstochowie. To jest takie niespełnione marzenie Polski. Chmielnicki poszedł do piekła za to, że nas splądrował i się sprzedał Ukrainę Rosji. No to tam po nim parę lat był taki Wychowski, jego następca, hetman, i on chciał przeprosić króla i wrócić jak gdyby Ukrainę, i wtedy byłoby to takie niespełnione nasze marzenie, czyli orzeł widzimy wszyscy, pochodź wąska i Michał Archanioł na dole. Gdyby to się spełniło, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Powstańcy styczniowi to przyjęli jako swój her powstania styczniowego. Mam takie jeszcze dwie informacje techniczne. Tam są stoiska z bardzo ważnymi książkami, materiałami. My tam sprzedajemy Semper Fidelis, takie plakietki okolicznościowe. Pan profesor Niesieja, jak zawsze, jest u nas ze swoją bardzo bogatą ofertą. Mamy też przepiękny album, przyniósł tutaj kolega z Katedry Lwowskiej. Warto się z tym zapoznać, ewentualnie nabyć. A ja mam takie dwa apele do państwa, nasze tutaj rodzinne częstochowskie. Po pierwsze, chcemy w Częstochowie postawić pomnik Józefa Piłsudskiego. Mamy na rynku częstochowskim taki pomnik, ale to byłby taki bardzo, bardzo historyczny pomnik postawiony w miejscu tym, przy ulicy Mickiewicza, to jest taka znana ulica w Częstochowie, gdzie przed wojną był. Teraz nie ma tego pomnika. Chcemy to
jak gdyby otworzyć. Rozprowadzamy te cegiełki w cenie po 10 zł. Jeżeli ktoś z Państwa chce naszą inicjatywę wesprzeć, bardzo do tego zapraszam i z góry dziękuję. Jednocześnie jest taka oferta książkowa, to jest unikalna sprawa, bo to jest historia cmentarza na Rosie w aspekcie grobu Piłsudskiego, serce, matka i tak dalej. Tą sprawę znacie wszyscy doskonale, przepięknie wydana. Ja tam znalazłem takie zdjęcia, o których nie miałem żadnego pojęcia, na przykład jak technicznie wygląda to miejsce, ten grób, gdzie jest złożone to serce. Coś takiego napisał pan dr Ryszard Stefaniak, obecny tutaj u nas, który jeszcze przemówi do nas tam przed tablicami pamięci. Te książki można tam nabyć. Teraz z wielką przyjemnością zapowiem wystąpienie pana naczelnika Wydziału Edukacji w Częstochowie, pana magistra Rafała Piotrowskiego, a zaraz po nim zaproszę do tutaj na scenę, na króciutką taką też mowę pana profesora Niczeja. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Szanowny panie prezesie, panie prezydencie, drodzy goście, prezydent powiedział, że mam coś powiedzieć, to wyszedłem na scenę, spróbuję kilka słów. Drodzy państwo, moja rodzina pochodzi z Częstochowy. Moja mama pochodziła spod Przemyśla i to było ostatnie kresowe miasteczko, z którym mógłbym być związany. Natomiast z prezydentem, wiceprezydentem miasta Częstochowy, Ryszardem Stefaniakiem, od 10 lat kilka razy, czasami jeszcze częściej wyjeżdżamy, często z książką profesora Niciei na różne tereny kresowe, zwiedzając, oglądając, poszukując historii też różnych działań, które tak naprawdę powodują, że w Częstochowie myślę, że o kresach mówimy dużo. I na prośbę prezesa Adama Kiwackiego właśnie o tych kilku aspektach chciałbym powiedzieć. Dzisiaj bardzo pięknie wystąpiły dziewczynki ze szkoły podstawowej numer 53. Wczoraj mieliśmy bardzo piękne podsumowanie. A serce Państwo, przede wszystkim chcę podziękować tym, którzy wysyłają do mnie dziesiątki maili, telefonów i otwierają swoje szuflady ze zdjęciami. Dzięki temu mogę funkcjonować, mimo że słabne, kontynuując swoją kresową Atlantydę. A dlaczego chcę powiedzieć kilka słów? Otóż w ostatnim Semper Fidelis, bardzo ciekawie zredagowanym, jest mój tekst o potraktowaniu kresowian przez pewien establishment, znaczy wmawianie tego, że my z kresów, przychodząc tutaj, byśmy prymitywni, i że się tam nic nie zostało. Mówią mi często, nad czym ty rozpaczasz? Nad buczaczem, masz technicę za to, nad jakimś Radziechowem. Więc w tych ostatnich tekstach i to, co w tej chwili robię, pokazuje, jak ubogo są opisane kresy. To nie tylko kwestia walk, to kwestia wielkiego przemysłu i kultury. Teraz wziąłem się za miasteczka, o których właściwie nikt nie pisze. Bo tak jak z ludźmi, jest człowiek, który ma szczęście do prasy, do reklamy. Czasem jest mierny, wyniosą go na piedestały, zbudują mu pomniki. Jest człowiek, który ma wielki dorobek i nie ma szczęścia. Nikt go nie odkrył, nikt go nie zauważył i nie istnieje. Tak jak Lwów ma szczęście, to wielkie szczęście ma wielkich piewców. Ciągle pojawiają się wielcy ludzie, którzy pięknie piszą. Pięknie o nim mówią. Tutaj Wojciech Habela jak pięknie potrafił mówić o ulicach. I są miasteczka, które mają nieszczęście, że nie mają swego strażnika pamięci. Nie zostawiają nic. Jest Prochowicz, który ma pięknych swoich nośników. Jest jakieś miasteczko Sarny, o którym nic prawie żyje. Kiedy zaczynałem pisać o nim historię, po prostu nie wiem nic, co tam było. I nagle w tym tomie, który piszę, odkrywam te Sarny nieprawdopodobne. Nagle pokazuję ludzi, którzy zanikli zupełnie. I to przypadek decyduje, bo nagle rozmawiam o Teresie Tutinas i Ryszard Poznakowski, wielki polski kompozytor, twórca trubadurów, wszechstronny. Mówiłem, no ja też mam korzenie z Sarnem. Akurat jednak mnie odkrywa historię, że jego dziadek miał tą fabrykę manometrów. Produkował dla parowozów na całą, że w takim Mizoczu była jedna z największych cukrowni w Europie, że w Zdołbunowie była cementownia, która przebijała Opel cement, która wtedy była portlandzka. I ta historia przemysłu, historia ludzi, pracy organicznej, to, co zostało gdzieś zabite, zaniszczone przez te wojny,
to musi być odtworzone i to jest w waszych szufladach, to jest w waszych domach. W tej chwili fotografia odżyła i fotografia niesie pamięć. Ludzie zawsze marzyli o nieśmiertelności. Człowiek, geniusz, wymyśla różne rzeczy, internety, że wymyśli coś takiego, że nie umrzemy. I wymyślił fotografię. Fotografia z tym fenomenem, że w jednej sekundzie chwyta i nas unieśmiertelnia. Fotografia opisana. I opisana jest jak człowiek chory na Alzheimera. Nie wiesz, kto jest, kim i po co. Szanujcie fotografię, opisujcie fotografię. To jest nośnik pamięci. I wydobywajcie z szuflad. I opisujcie te zdjęcia, kto na nich jest. Bo sprawa kresów to za przypomnienia tego, coś tam zostawili. Nie mogę za długo mówić. Taki tom przedostatni, gdzie miałem miasteczka po Lechu, w innych, wydawca mówi, panie profesorze, to też tego nikt nie kupi, zbankrutuje, papier drogi, tyktura droga, wszystko drogie. I to, że się wyciągnęło tak oryginalne rzeczy, ten dom poszedł bardzo dobrze. Jest kwestia, wyciągajmy rzeczy ciekawe, pokazujmy ludzi, którzy odeszli, a nie mieli swoich apostołów. Tych, którzy potrafili powiedzieć, zobacz, jak on jest oryginalny, jak to jest ważne. Także dziękuję wszystkim, pamiętajcie o mnie. Na razie wytrzymuję rytm, chociaż słabne, bo oczy tracę, ale za 2 miesiące będzie ten właśnie z Dołbunów, z niezwykłą historią Postakowskich, z niezwykłą historią Tresy Tutina, z tym się nie pamiętam, mi ze Sztokholmu przysłała takie materiały zadziwiające, rywalizowała jakiś z Rodowicz. I jest tam ta historia jej rodziny, Tutinasów, organistów kościelnych i Berdyczu, o tym tu pan wspomniał. Niezwykłe miasto, Częstochowa, Jasna Góra i Berdyczowska, to w ogóle te trzy. I historia Konrada, który stamtąd wyszedł. I ta największa tragedia, która się zdarzyła. Spalił się cyrk, w którym spłynęło 600 osób i konie. Niezwykła historia tego. I proszę powiedzieć, to dzisiaj wie o Berdyczowie. Berdyczów miał 80 tysięcy mieszkańców, kiedy Kraków miał 60. Proszę wyobrazić, jakie to była potęga wtedy. I nagle to miasto miało pecha, zostało wbite w ziemię. I tylko przez sanktuarium jeszcze trwa. Ale obok tego sanktuarium było niezwykle handlowe miasto, niezwykle areal. Dziękuję za uwagę, dziękuję wam za pomoc. I pamiętajcie o mnie, wysyłajcie do mnie maile, informacje, poprawiajcie mnie. Rozbudowujcie te wątki, które mam nadzieję będą trwać. I po prostu. Dziękujemy panu profesorowi. Przypominam, że wspaniałe pozycje napisane przez pana profesora można nabyć właśnie tam na stoisku, jak również płyty. Zakochany w kulturze kresowej, a w szczególności w twórczości Mariana Hemara, występuje ze swoim repertuarem kresowym od ponad 20 lat, właściwie od początku XXI wieku. Kresowy Bart jest członkiem lwowskiego kabaretu Pasa Łycha z tymczasową siedzibą w Bytomiu. Mówi o sobie amator zawodowy. Kresowy Bart wykona 2 utwory. Będą to Kwietniowa tragedia i Lwów jest w nas. Przed państwem kresowy Bart. Podmokły las, gęsta mgła, nie widać prawie nic. Spóźniony lot silników ryk, nagle wielki krzyk. Być może jakiś zbędny ruch lub nieugaszny gest zakończył ich życia kres. Lecieli tam, by ugodnie znów uczcić tamtą śmierć, znowu tam zaświecić świeczkę, tak jak chcieli być. Nadzieja ich odeszła znów, lecz znowu dostał tam
oni mieli żyć. Zabrał ich Pan do niebios blam, na chwałę swą, na przestrogę potomnym, by wreszcie ci, niewierzący w nic, pojęli, że życie ma sens, kiedy dobrym się jest. Wtedy, gdy dobrym się jest. Pomyślcie więc nad losem swym, czy dobroć w was też jest. Czy warto ciągle szarpać się, by coraz więcej mieć fortuny i majątki. Nie znaczą w życiu nic. Człowiekiem trzeba być. Zabrał ich Pan do niebios blam, na chwałę swą, na przestrogę potomnym, by wreszcie ci, niewierzący w nic, pojęli, że życie ma sens, kiedy dobrym się jest. Wtedy, gdy dobrym się jest. Wtedy, gdy dobrym się jest. Mają w oczach
wszystkie łzy. Powiedz, czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy. Jesienią 2003 roku. Zespół został założony przez Karola Wróblewskiego, akordeonistę i wokalistę, z zamiarem popularyzowania piosenek polskich z okresu międzywojennego. Z zamiarem popularyzowania piosenek kresowych, patriotycznych, a także piosenek światowych z okresu pierwszej połowy XX wieku, również piosenek i utworów jazzowych. Skład zespołu zmieniał się kilkakrotnie. Jednakże przez te wszystkie lata niezmiennie pozostała jego baza. Zespół Chawira wystąpi dziś w następującym składzie. Magdalena Sowa-Zyzańska. Prosimy bardzo. Urszula Kosiec. Prosimy. Daniel Mazurkiewicz. I Karol Wróblewski. Prosimy, Magdalena, pokaż się nam. W tej części koncertu usłyszymy Madonny Lwowskie i Serce się z dala trudzi. Znany utwór również w późniejszym okresie pod tytułem Boston o Lwowie. Przed Państwem Chawira. Oh,
wzruszony.